Strasznie mi ciebie brak. Mnie ciebie również. To naturalne. Przecież jesteś moją siostrą. Co takiego? Jesteś moją siostrą. Jak to siostrą? No tak. Od tylu lat się nie rozstajemy. Chociaż płynie w nas inna krew, kocham cię jak prawdziwą siostrę. Ja ciebie również bardzo kocham. Mam pytanie. Tylko z ręką na sercu. Chciałabyś mieć siostrę? Prawdziwą? Z ręką na sercu. Ani trochę. Wiesz, jaka jestem zazdrosna o tatę. Jedynaczka. Dobrze mi z tym. Czemu płaczesz? Nie gniewaj się. Pójdę już. Spakuję swoje rzeczy. Nadeszła chwila, by zadać cios ostateczny. I pan mi w tym pomoże. Jak tam w obłokach? Wszystko w porządku? Przepraszam. Dokąd wpłynęłaś? Wybacz. Myślałaś o swoim chłopaku? Nie mam chłopaka. O byłym. Czy tobie życie nigdy nie zawaliło się z dnia na dzień? Nie. Jeżeli pytasz o zdradę, jeszcze nigdy. Widocznie jeszcze nigdy nikogo nie kochałem naprawdę. Nigdy? Nigdy. Miewałem dziewczyny, ale jeśli którąś kochałem, to nie zorientowałem się. Może to cynizm, ale miłość chyba nie jest dla mnie. Ani dla mnie. Bardzo go kochałaś, prawda? Sama nie wiem. Dziś już tego nie wiem. Tak się cieszyłam na ślub w kościele, na suknię i w ogóle. Pewnie trochę przez ojca. Co on ma z tym wspólnego? Nie mógł się doczekać wesela. Całkiem zbzikował. Jeszcze o niczym nie wie. Wcale? Nie wiem, co się stanie, kiedy mu powiem. Ostatnio był strasznie przygnębiony. Chodźmy. Źle stanąłem. Chcę ci coś powiedzieć. Spędziłam z tobą wspaniałe chwile. Chyba jednak pomyliłam się co do ciebie. Popełniłem jakąś gafę? Bynajmniej. Jesteś bardzo miły. Spodobało mi się twoje serduszko. Co ci jest? Chciałam z tobą porozmawiać. Chodzi o to, co to za przedmioty? Zostało tu trochę rzeczy po mamie. Kiedy jest mi smutno, czuję się samotna, czy muszę się nad czymś zastanowić. Siadam tutaj i rozmyślam.
Vengo de ese para acá y me pongo a pensar. Mogę ci jakoś pomóc? No sé, Nacho? Chodzi o Nacha? Sí, Marina. Tak. Pasa, Rosita, ignora. Nie zauważa cię? No. Nie. No, no, es que somos de dos. Po prostu należymy do różnych światów. Bueno, soy yo. Chodzi też o mnie. Marina, lo que pasa es que tengo que... Muszę podjąć decyzję w pewnych sprawach. Odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Nie gniewaj się, ale chciałabym zostać sama. Nigdy się na ciebie nie gniewałam, Rosy. Gdybyś czegoś potrzebowała, jestem u siebie. Wystarczy zawołać. Dziękuję. Moim ojcem jest Leandro Villegas. Ukrywał to przede mną. Dlaczego nigdy nie wyjawiłaś mi prawdy, mamo? Dlaczego to ukrywałaś? Czemu to przede mną ukrywałaś? Co robić, mamo? Odkąd wiem, że Leandro jest moim ojcem, a Marina siostrą, jestem jeszcze bardziej nieszczęśliwa. Powiedz, co mam zrobić? Jeszcze nigdy nie czułam się tak samotna i opuszczona. Tu mieszkam. Było miło. Zaczekaj. Nie bardzo rozumiem. Co to miało być? Formułka grzecznościowa? Co znaczy miło? Miło było cię poznać. Zabrzmiało to złowieszczo, jakbyśmy mieli się więcej nie spotkać. A spotkamy się? Oczywiście. Muszę przecież wyleczyć ten smutek. Jaki? W twoich oczach. Mówiłem ci, znam sposób na niego. Nie zawiedź mnie. Dlaczego tak mówisz? Ostatnio upewniam się, że kobiety stanowią dla mężczyzn wyłącznie rozrywkę lub wyzwanie. Wszystko albo nic. Daj mi szansę. Wszystko albo nic. No tak. Jeśli się na mnie zawiedziesz, nie będzie ci gorzej niż jest, bo już nie może. A jeśli nie, może się okazać, że jest nam ze sobą dobrze. Co ty na to? Zostałam już zraniona. Opowiedziałaś mi o tym. Popłaczesz sobie jeszcze troszkę i być może okaże się, że potrafimy się razem śmiać. Byłoby świetnie, co? Było fantastycznie. Dlatego chcę się z tobą spotkać ponownie. Dzień dobry. Zadowolony? Szczęśliwy to właściwsze określenie. Proszę. Gdzie postawić? To dla panny Mariny. Czekam, że jeśli mnie pani przyjmie z powrotem, nie wyjdę z kuchni, kiedy pan Nacho będzie w domu. Już ja znam takie jak ty. Najpierw dużo obiecujecie, a kiedy nie dostajecie tego, czego chcecie... Ta praca jest mi teraz niesłychanie potrzebna. Dajmy jej szansę. Nie zapominaj, że ona jest dla Villegasa jak córka. Warto ją mieć po swojej stronie. Przepraszam. Precz. Po co mają potem mówić, że domekowie wyrzucają pracowników na bruk? Tylko pamiętaj, co obiecałaś. Naturalnie. Dziękuję.
No dobrze, przebiorę się. Mogę wiedzieć, dlaczego to zrobiłeś? Co? To. Namówiłeś ciotkę do zatrudnienia mnie. A jeszcze niedawno byłeś przeciwny temu, żebym u was służyła. Co ci się stało? Mnie? Nic. Tak żarliwie prosiłaś. To raczej z tobą coś się dzieje, nieprawdaż? Pajac. Widziałeś ich? Na własne oczy. Od razu chciałem ci powiedzieć, ale byłeś zbyt zajęty tą blondynką, co zresztą pochwalam. Jak ci z nią idzie? W porządku. To znaczy, że Nuria mnie okłamuje? Zdaje się, że twoja przyszła żona lubi sekrety. Co tu robić? Siedź cicho, braciszku. Jakby nigdy nic. Prędzej czy później wpadną. I to z hukiem. Wiedziałem, że Leonel za tym stoi, że chce mnie pogrążyć, ale nie miałem dowodu. Zastanawiam się tylko, czy Leonel działa sam, czy też Nuria pomaga mu mnie urządzić. To chyba zrozumiałe, że przyszła żona chce, żebyś był urządzony. Zaskoczył mnie twój telefon. Rzeczywiście, trochę się śpieszyłem. Właśnie. Byłam przekonana, że zadzwonisz jutro albo pojutrze. Właściwie to potrzebuję porady znawczyni zdrad. Niesmaczny żart. Mówię poważnie. Nie zamierzałem cię obrazić. Jestem oszukiwany w firmie. To znaczy, w firmie oszukuje się mnie. Naprawdę, ale to tylko dodatkowy powód, żeby się z tobą spotkać. Teraz to już nie ważne. Popatrz mi w oczy. Co tam widzisz? Widzę głębie i błękit. Są jak ocean, w którym pływam. Twoje spojrzenie mnie rozpala. Pływasz w nich? Pływam. Jest dużo wody. Mnóstwo, wszędzie. Przesadziłeś z tym pożarem. Ogień i woda? I tak było niezłe, prawda? Wymyśliłem to na poczekanie. Jak na improwizację może być? Co takiego mam dojrzeć w twoich oczach? Nie są już smutne. Zauważyłeś? Wiesz, co się stało? Pożegnaliśmy się, weszłam do domu, zadzwonił telefon, ale nie miałam ochoty odebrać. Wyszłam na spacer. Chodziłam tak sobie i nagle się uśmiechnęłam. Kiedy odnalazłam to? Chyba masz rację, Fernando. Wszystko albo nic. Dokąd wybierzemy się jutro? Mężczyzna moich snów. Ciekawe, czy pasuje. Stało się coś? Owszem.
Mam dość twoich kłamstw. Jakich kłamstw? Dobrze wiesz, o czym mówię. Naprawdę nie. Wiesz, że Fernando Domek to zdrajca i kryjesz go. Nikogo nie kryję. Po prostu go zniszczę. Bez mojej zgody niczego nie zdziałasz. Nie? Nie. Przekonasz się jutro na zebraniu zarządu. Puszczaj, łobuzie. Przecież widzę, że płaczesz. Wcale nie. Jak to nie? Nie jestem ślepa. Nie, Klotilde, ja nie płaczę. Co tu się dzieje? Mówcie w tej chwili. Rosita chyba ma jakiś kłopot. Każdy wykręt od pracy jest dobry. Nie, proszę pani, chodzi o to. Milcz. Bo cię wyrzucę na bruk. Rozumiesz? A ty do kuchni. Wypłucujesz wszystkie wazony i kryształy. Jasne? Tak, proszę pani. To na co czekasz? Nie budź mnie na pokuszenie. Modlisz się? Proszę o pomoc, by nie ulec pokusie, ponieważ nie chcę, żebyś później musiała mi wybaczać. O czym ty mówisz? Delfino, mam przemożną ochotę całować cię, tulić. Kochać się z tobą. Ale bez obaw, nie dojdzie do tego. Zbyt cenne jest to, co się dzieje. Mianowicie, to strasznie dziwne, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Zostawiłem cię pod domem, nie wpraszając się na kawę. Powinnam być wdzięczna. Oczywiście. Ciężko się oprzeć takiemu rozkosznemu cukiereczkowi. Nie żartuję. Ale tak naprawdę mówiłem poważnie. Jesteś bardzo ładna i chciałbym z tobą być. Tylko, że... Nie, więcej nie poruszę tego tematu. Dobrze, nie spotykajmy się więcej. Nastraszyłaś mnie. Oczekujesz ode mnie czegoś, czego nie mogę ci dać. Wszystko albo nic, pamiętaj. Jednak obiecuję nie dręczyć cię więcej tymi sprawami. Zapomnimy o tym? Zapomnimy. Nacho. Ponieważ brak mi śmiałości, nigdy nie poruszałam z tobą pewnych spraw. Wiem, że między nami do niczego nie dojdzie. Chcę jednak, abyś wiedział, że cię kocham od dnia, w którym cię poznałam. Jak leci? Zobacz. Co ty na to? Opa, Nachito. Gratulacje, brachu. Pozwala mi lądować. Człowieku, rzuca ci do stóp całe lotnisko. Chyba tak. Jasne. Na jedno twoje słowo pójdzie z tobą na koniec świata. Tylko czy ty ją o to poprosisz? Ciekawa sytuacja. Widzę, że wróciłaś na służbę. Podobno wręcz błagałaś o przyjęcie z powrotem. Dlaczego? Potrzebuję tej posady. Potrzebujesz, biedactwo. Ja też jestem kobietą, dlatego wiem, że chciałaś być blisko Ignacia. Nic nas nie łączy. Oczywiście, że nic. Zdaje ci się, że Ignacio w ogóle zwrócił uwagę na coś takiego jak ty? Nacho ze służącą. Widziałaś się w lustrze?
Jeśli jeszcze nie, to po przyjacielsku odradzałabym ci to. Widok nie byłby przyjemny. Odczep się od mojego narzeczonego, bo jeśli się do niego zbliżysz, będziesz musiała opuścić ten dom. Jaka szkoda. Zrozumiałaś? Jestem taka zestresowana. Powinnam chyba uwolnić się od tych napięć. Pani pozwoli? Tutaj? O tak. Tak, dobrze. Właśnie tam. Twarde jak skała. Jest na to sposób. Nie ma. Byłam w najlepszych uzdrowiskach i nic. Dobrze pani zrobią przyjemne wakacje. O tak, ze mną, nad morzem, tylko pani i ja, sami? Samiuteńcy. Wrócimy jak nowonarodzeni. Niezła myśl. Una idea muy interesante. Co pani na to? Za chwilę zacznie się zebranie. Czuję się wprost wspaniale. Wspaniale. Większość już jest. Możemy zaczynać. Chciałbym, żebyśmy zmodyfikowali rozkład lotów międzynarodowych, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Przedtem mam coś do powiedzenia zebranym. To nic pilnego. Owszem, to pilne. Mam do spełnienia przykry obowiązek ujawnienia ciężkiej winy osoby, którą bardzo kocham. Chodzi o Marinę Villegas. Popełniła ona poważny błąd. Zataiła informację o fundamentalnym znaczeniu dla firmy. Dość tego, przestań. Nie ma mowy. Słuchamy. O co tu chodzi? Niechże pan mówi. Spokojnie. Pani prezes ukryła przed nami nazwisko zdrajcy, który sprzedał pewne informacje konkurencji. Kto to taki? Mówię o nim. Fernando Domecq zdradził nas.
cosita. Ty tutaj? Musimy porozmawiać. O twoim liście do mnie. To prawda? Co? To, co do mnie czujesz. Naprawdę mnie kochasz? Nie. To nieprawda. Bzdura, kłamstwo. Nie kocham cię. Eso es absolutamente falso. Cuéntame que sea mentira, que tu piel y la mía. Wersja polska, Studio Telefilm. Tekst Jarosław Zalewski. Czytał Radosław Popłońkowski.